22 lipca przypada święto świętej Marii Magdaleny. Według biblijnej relacji Maria pochodziła z Magdali nad Jeziorem Galilejskim, około 4 km na północny zachód od Tyberiady. Jezus wyrzucił z niej 7 złych duchów. Odtąd włączyła się ona do grona Jego słuchaczy i wraz z innymi niewiastami troszczyła się o wędrujących z Nim ludzi. Po raz drugi wspominają o niej ewangeliści, pisząc, że była ona obecna podczas ukrzyżowania i śmierci Jezusa oraz zdjęcia Go z krzyża i pogrzebu. Maria Magdalena była jedną z 3 niewiast, które udały się do grobu, aby namaścić ciało ukrzyżowanego, ale grób zastały pusty. Kiedy Maria ujrzała kamień od grobu odsunięty, przerażona, że Żydzi zabrali ciało ukrzyżowanego Zbawiciela, wyrzucając je z grobu w niewiadome miejsce, pobiegła do apostołów i powiedziała im o tym. Potem sama wróciła do grobu Pana Jezusa. Zmartwychwstały Jezus ukazał się jej jako ogrodnik. Ona pierwsza powiedziała apostołom, że Chrystus żyje, dlatego też jest nazywana apostołką apostołów. A Kościół przez długie stulecia recytował w jej święto uroczyste wyznanie wiary. Wschód i zachód oddają hołd Magdalenie, obchodząc jej pamiątkę tego samego dnia, 22 lipca. Kult świętej Marii Magdaleny jest powszechny w Kościele tak na zachodzie, jak i na wschodzie. Ma swoje sanktuaria, do których od wieków licznie podążają pielgrzymi. W Efezie pokazywano jej grób i bazylikę wystawioną na nim ku jej czci. Kiedy zaś Turcy zawładnęli miastem, jej relikwie miały zostać przeniesione z Efezu do Konstantynopola za cesarza Leona Filozofa. Kiedy krzyżowcy opanowali Konstantynopol w latach 1202-1261, mieli przenieść relikwie Marii Magdaleny do Francji, do Wezela, gdzie do dnia dzisiejszego doznaje czci. Święta Maria Magdalena jest patronką zakonów kobiecych, dzieci, które mają trudności z chodzeniem, fryzjerów, kobiet, osób kuszonych, ogrodników, studentów i więźniów. W ikonografii święta Maria Magdalena przedstawiana jest według tradycji, która utożsamiła ją z innymi kobietami. Ukazywana najczęściej w długiej szacie, z nakrytą głową, w bogatym książęcym wschodnim stroju lub jako pokutnice, której ciało osłaniają długie włosy. W malarstwie barokowym ukazywana bez odzieży lub półnago. Jej atrybutami są dyscyplina, instrumenty muzyczne, krucyfiks, księga, znak jej misyjnej działalności, naczynie z olejkiem, kadzielnica, gałązka palmowa, czaszka, włosienica i zwierciadło. Módlmy się. Boże, Twój Syn wybrał Marię Magdalenę na pierwszą zwiastunkę wielkanocnej radości. Spraw, abyśmy za jej wstawiennictwem i przykładem głosili Chrystusa zmartwychwstałego i oglądali Go w Twojej chwale, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.